Wiem, ale lecimy dalej z Star Islandem. Dzisiaj sobie zrobimy drugiego już dungeona. Library of Chaos. Of Chaos. W zasadzie. I z tego dropi ring. Czapka. Spodnie. Dodatkowo dostanę łuk za zrobienie questa. Jeżeli chodzi o Guaida, to ono 66% HP. Bo zamienia wszystkich w wulfa i wilka i owce. Summoning werewolves to chase them. Dobra, no zobaczymy, o co chodzi. Mamy avoidować, unikać soul bursta. Jak jest demon trap, to mamy po prostu się ruszać. Jak będą te wilki i owce, to mamy uciekać przed wilkami. I na ostatniej fazie mamy zabić wszystkie mobki jak najszybciej. Nie wiem, jak jest z tym lootem, czy to jest gwarantowany loot, czy dostajemy jedną część z tego dungeona. Zobaczymy, tu sobie jeszcze jest Elite Difficulty, ale to na 16 poziomie trudności. Dobra, wbijamy do Dunga. I matchmaking, czyli poprzedni dungeon był jeszcze z botami, bo to był jakby pierwszy wprowadzający dungeon. I tutaj już mamy matchmaking. No i zobaczymy, ile ten matchmaking potrwa. To są początki gry, pierwsze dni. Więc powinno być instant, a już czekam 20 sekund. Zobaczymy. Dobra, czekałem około pół minuty. Także nie jest takie super długo, ale też nie jest jakoś super szybko, patrząc na to, że jest początek gierki, nie? No i tak jak mówiłem, jesteśmy tutaj. No i bijemy te pierwsze mobki. Na początku tego dunga. Pyk, pyk. Damage per second, total. Tu mamy kolejne mobki jakieś. Może na mnie się rzucić. No i tu mamy kolejne mobki. Ale misnąłem sobie. Te mobki poszły bardziej do niego. Void Commander, ten jest jakiś bardziej tanki. Dawaj go. Jego komandera uwalimy sobie. Zejdę z tej plamki, bo nie wiem, czy to bije, czy nie. Ale raczej nie powinienem w tym stać. No i dobra, lecimy dalej. To już bossa mamy. Taki krótki ten John. Zobaczymy. Szóstkę odpalimy, pyk. Dodge, co on dodge'ować, jak nic pewnie nie leci. Nie ma czego dodge'ować. Czyli tak jak zamieni w owce. A, E mam dodge'a, okej. Jak zamieni w owce, to trzeba uciekać. No dawaj. Kiedy będzie zamianka? Książka jakaś. Dobra, jest zamianka. Pierdzielamy. Nie złapiesz mnie. Rozumiem, jak wszystkich nas złapie, to ty failujemy chyba. No to nie jest giga trudne jakieś. Dwa, jeden, pyk. Jej, udało się. Nie ma tak giga trudna mechanika. Bijemy dalej bosika. Zamkę mogę odpalić. Okej, teraz uciekamy.
Znowu nie mogę go bić. Jakiś inny stage? Czemu mi cały czas zmienia ten damage per second? O, to chciałem. O co chodzi? Aha, chyba mobki mamy po prostu bić. Jak najszybciej, to jest chyba ten stage. No dawaj. Git? Chyba się udało. Chyba tak. No i tyle. Bijemy sobie go już chyba do końca. Nie no, łatwiutki ten dungeonik. Imo. Taki akurat na telefony, nie? Ten dungeonik. No i mamy to. Koniec? A, ty, no koniec. Ringa dostałem. Z bossa. Ty, może to nie koniec? A, to nie był główny boss? Dobra. O tym nie wiedziałem. No i chodzi na to, że... Może nie będzie aż taki łatwy ten dungeon. Zobaczymy. Tu jakiś mobek chyba. A, dawaj go. Git. Idziemy dalej. Tu będzie kolejny mobek. No, jakiś wysoki ping. Skacze mi, jakby. Do stówki. Nie wiem z jakiego powodu. Oj. Pytanie, jak to będzie PvP wyglądało, bo jeżeli chodzi o jakieś, jeżeli będą tylko jakieś useless battlegroundy, no to lipa, nie? Ja bym w takiej gierce widział jakieś areny 1x1, 2x2, coś takiego. Z rankingami. Z rangami. Moim zdaniem to było spoko. No zobaczymy, jak to będzie na endgame'ie, no bo jak tutaj ma być gatekeepowany content, no to kiepsko. Nie będzie jakiś arenek z rankingami, no to raczej szybko się ludziom znudzi. Dobra, mamy bossa. To jest chyba już główny boss. Że będzie trudniejszy. Zobaczymy. Okej. Nie ma co chodzi. Mamy te kulki zbierać? Dobra, pozbieraliśmy. A, oni mnie muszą uwolnić. Ta. Uwolnijcie mnie, ok? Kiepsko im to idzie. Ja nie mogę sam się uwolnić. Muszę czekać. Dobra. No pół HP mu spadło. No jakoś giga ciężko nie było do tej pory. Niby jakieś tam mechaniki są, ale... Znowu mnie? Tak. A, ten nie ogarnia sobie je bossa, nie? Nawet mnie uwolnić. Nawet przy takich prostych mechanikach... Ludzie nie ogarniają. Dobra. Zbierane. Mamy siódemeczkę, pyk. Aha, i tyle. Ue, ja tu patrzę na cooldowny, skupiam się, żeby dobrze klikać. Koniec Dunga.
Koniec Dunga. Czy dostałem ringa? I hełm. Okej, okay. A nie. Czy nie koniec? Kurde, to ile tu bossów jest w tym Dungu? 3? Dobra, zobaczymy. Pytanie, jaki będzie ten ostatni boss, nie? Dobra. Tam jest ostatni szaman? Czy jeszcze jakiś będzie? Ostatni. No i dobra, idziemy na bosika. Chyba. Tak, jest bosik. Lecimy do bosika. Czyli to tamte pierwsze to były mini bossy. Ty, to czyli wychodzi na to, że tutaj loot jest gwarantowany. Bo dostałem dwa itemy z poprzednich bossów. I z tego pewnie dostanę trzeci item. Tego wstawiam. Pytanie, jakie on ma mechaniki. Staram się odsunąć. Teraz co? Biegnę dalej od kumpli. Nie no, to jest na górze napisane, co trzeba robić, także... Wystarczy umieć czytać. Żeby wiedzieć, co robić, tak na dobrą sprawę. Dobra, mamy bufika. Znowu kolejny. Damage do... Lightning damage do mobków. Jakie bufiki dostajemy za te mobki? Jezu, ile tego? No, lekko od sojuszników. On już pada, nie? No i padł. 14 level. Dostałem buty. Dzięki statystyki. No i tyle. Wychodzimy. Dungeon gotowy. Nie był trudny, był troszkę długi. Ale myślałem, że te dungeony będą trudniejsze. No zobaczymy, może później. Co to jest? Seven day goal. Czy ja nie zrobiłem jeszcze z tego nic?
Chyba nie. 20 level crafting, battleground. Okej. Eksploracja, achievement. Dungeonik mamy gotowy. Skilla mogę z upgrade do... A co to jest? O, mogę zmienić na hunting. Kurde, szczerze. Combo Omni cooldown. Crit Omni cooldown. Kurde, ja bym chyba w to poszedł. Zobaczył, jak tym się gra. Zmienimy sobie speckę i zobaczymy. No i mam tu talenty, 4 punkty. I tak, tutaj mamy Steady Burst. 2 razy większa crit rate i crit damage. Steady Shot. Steady Shot, ok, czyli podstawowa tak jak kosztuje na to. Rapid Shot bije więcej bazowo damage'u. Jeżeli jest kastowany po Sniper Shotcie albo Magic Shotcie, tak? Bije wtedy 8% więcej damage'u, jeżeli dobrze to rozumiem. Dobra, może to damy na maksa. No i na razie tyle. A, jeszcze łuk sobie odbiorę. Dobra, czyli drugi dungeonik gotowy, nowe itemki. I następnym razem polecimy kolejne questy i może będzie już kolejny dungeonik. Także tyle.